Znajdujemy się w jednym z popularnych supermarketów. Przed sobą mam listę zakupów pana prezesa Kaczyńskiego. On wydał na nie 55 zł. Zobaczymy, w jakiej kwocie my się zmieścimy. Dziękuję serdecznie. Cena mąki zakupionej przez pana prezesa to 2,90. Ceny mąki wahają się od 2,59 do 3 zł w tym sklepie. Weźmy najtańszą. Jak widzimy, na cukrze również możemy zaoszczędzić. Za kilogram płacimy 5,49, więc kolejne złoty 10 zaoszczędzone. Pan prezes zapłacił za jajka 7,10 zł. Były to 10 sztuk jajek. Jak widzimy, tutaj możemy znaleźć różne jajka. Jajka świeże ze ściółki, jajka ekologiczne, jajko od zielony nóżek, przepiórcze. 18 sztuk przepiórczych jaj kosztuje 7,209, więc niewiele drożej. Jajka standardowe, dowolnej firmy, 10 sztuk świeże ze ściółki, klasa A. Duże, możemy kupić między 5,29 a 5,79, więc tutaj już mamy dużą oszczędność. Kolejne na naszej liście zakupów są ziemniaki. Pan prezes płacił 2,50, my takich tanich ziemniaków nie znaleźliśmy. Troszkę droższe, 2,70 zł za kilogram, również 2 kilo, lądują w koszyku. Prezes Kaczyński również podczas zakupów kupił kilogram jabłek. Okazuje się, że jabłka też taniej dostał, bo my znaleźliśmy jabłka polskie, najtańsze, w cenie 4,49. Ostatnim przystankiem w naszym zakupowym szaleństwie będzie pierś z kurczaka. Filet widzę kosztuje 14,99-15 zł. Zobaczymy, ile kosztuje pierś z kurczaka. Ile kosztuje pierś? 14,99. Ten filet to jest na pierś, tak? Super, to poproszę kilogram. Jesteśmy już przy kasie. Pan prezes zapłacił 55 zł. Zobaczymy, czy nam się udało coś zaoszczędzić. $47,05. Naprawdę nie chcieliśmy oszczędzać. Braliśmy więcej jabłek, trochę cięższą pierś z kurczaka, w sensie było jej więcej, a i tak zaoszczędziliśmy.